Anny Buffalo, ja jestem Ann i dziś zapraszam Was na długo wyczekiwany unboxing albumów, ponieważ te albumy, które ja tutaj mam, mam tutaj trzy nowiutkie, zapakowane w folię albumy. One chwilę poczekały, aż ja się zdecydowałam, że tutaj usiądę i je otworzę, ale to wcale nie jest tak, że ich nie chciałam otwierać, bo bardzo chciałam je otworzyć, ponieważ jest tutaj na przykład wśród nich album mojego ulubionego zespołu, czyli NCT, więc uwierzcie mi, bardzo chciałam je otworzyć, ale wszechświat tego nie chciał. Po prostu wydarzyło się tyle rzeczy, że nagranie tej aktualizacji mojej kolekcji albumów musiało chwilkę poczekać, ale mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja. Także jeżeli tęskniliście za unboxingami albumów, to dajcie teraz łapkę w górę. Mam tutaj, tak jak już wspomniałam, album NCT Resonance Part 2. Mam jeszcze tutaj piękny album Wannas In It's Time. Po pierwsze, uwielbiam ten comeback, już wam mogę powiedzieć, że A Song Written Easily to jest jedna z moich ulubionych piosenek Wannas, także jest tutaj aktualizacja mojej kolekcji albumów Wannas, mam ich całkiem sporo. I kolejny album Wannas, który się właśnie do niej zapisze, który do niej dołączy, to jest Devil. Także poopowiadam wam jeszcze o tych piosenkach, bo tutaj jest ich troszeczkę więcej później. I myślę, że zaczniemy od Wannas, a NCT zostawię sobie na taki deser, ponieważ ten album w ogóle jest ogromny, może nie ogromny, ale bardzo, bardzo gruby. Także wydaje mi się, że ten unboxing może potrwać dłuższą chwilę. Ale jeżeli bylibyście zainteresowani albumami, to są one oczywiście K-popowo. My już od dłuższego czasu mamy swoje nowe albumy K-popowo, także to nie powinna być dla Was żadna nowość. Jak zawsze polecamy, także wszystkie linki będziecie mieli na dole. Jeżeli akurat tak by się zdarzyło, że Was zachęcę do kupna któregoś z tych albumów, które dzisiaj Wam pokażę, mam jeszcze do tworzenia trzy albumy TXT. Jeżeli oglądaliście mój film urodzinowy, to wiecie, że dostałam trzy albumy TXT od Karol na urodziny i one również były zakupione na K-popowo, tak na marginesie. Także nasza kolekcja, a raczej moja kolekcja albumów cały czas się powiększa. I wiem, że wasza kolekcja też się przez nas, albo dzięki nam, powiększa. Często nam piszecie na Instagramie, jakie albumy kupiliście po naszym unboxingu, także jeżeli tylko chcecie, to możecie na przykład wstawiać swoje albumy, swoje zakupy na relacje i nas oznaczać, my będziemy to repostować. Zawsze jest nam miło, jeżeli się dzielicie z nami swoimi zakupami, chociaż nie wiem, czy powinnam się z tego cieszyć, bo w sumie wychodzi na to, że namawiamy was do wydawania pieniędzy, ale ja uwielbiam odpakowywać albumy, także jeżeli będziecie robić swoje unboxingi, to pamiętajcie, żeby oznaczyć Ann Buffalo i my będziemy to wszystko oglądać i cieszyć się razem z wami, ale myślę, że ten wstęp jak na grubość tych albumów był już wystarczający, więc przechodzimy do innego kadru, do samych moich rąk i przekonamy się, czy będę miała dzisiaj szczęście i czy wylosuję jakąś kartę swojego biasa, czy też nie. Mam nadzieję, że jednak tak. Więc zaczynam od najchudszego w sumie albumu. Uwaga, zdzieram folię na dowód, że jest nowy, niedotykany. Czekał na mnie długo, ale przez to jestem jeszcze bardziej podekscytowana, także tak on się prezentuje. Jest w pięknym, zielonym kolorze, limonkowym takim, seledynowym trochę. Pasowałby jako album NCT, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Tutaj ma takie złote efekty. I tak on się prezentuje z tyłu. I teraz jak ja mam go otworzyć, to jest zagadka. Prawdopodobnie tak, to jest taka koperta. Piękny jest ten album, tu ma takie kwiaty. Okej, i ta sama zabawa. Nie chcę niczego zniszczyć przy otwieraniu, a wiem, że jestem zdolna do tego. Więc uwaga, chwila dla mnie, żeby to zrobić delikatnie. Nie. Okej, nie, to chyba nie tak. To chyba nie tak, cofam to. Wydaje mi się, że muszę to wyjąć po prostu tędy. I tak będzie prościej i niczego tutaj nie rozkleję. Okej, wszystko żyje. Już ogarnęłam. Zajęło mi to sekundę. Okej, dobra. Tutaj mi się coś wysunęło. To prawdopodobnie jest plakat. Bardzo ciekawy plakat, bo nie przedstawia on Wannas, tylko korę drzewa, jak mi nie mam. The light calls us. Jest to dość klimatyczny plakat, muszę przyznać. O! I trafił mi się plakat z takim oto członkiem. Z tego co widzę, jest to chyba Raven. No nie powiem, że jestem niezadowolona. Także tutaj tak to się prezentuje i reszta rzeczy, jaka mi się tutaj trafiła,
Nie wiem, czy powinnam zacząć od tego, czy od samego albumu. Jak już zaczęłam od tego, to kontynuujmy. Także tutaj jest płyta. Może nie będę tego otwierać, ale opakowanie jest piękne. Także tutaj są dalej naklejki. Naklejki z poszczególnymi członkami i album. Więc może otworzę album. To jest tutaj najważniejsze. W środku jest żółty i coś czuję, że w ogóle taki śliski jest. Bardzo śliski jest ten papier, błyszczy się. To jest w sumie, jak tak myślę, coraz częściej spotykane w albumach, które ja zamawiam przynajmniej. Jest taki bardzo śliski papier, podoba mi się to. Także przejdziemy przez ten album. On wcale nie jest taki... Okej, ja myślałam, że coś jeszcze zdążę powiedzieć, ale nie zdążyłam, ponieważ od razu wyskoczyła mi karta. Okej, tutaj mam taką pocztówkę. Szczerze, ten album wyszedł już jakiś czas temu, dość dawno. Ja nie pamiętam, jakie są tutaj dodatki, ale pocztówka jest piękna. W ogóle obejrzałam 3 strony, ale klimat tego albumu bardzo mi się podoba. I mam jednego z 3 swoich głównych biasów, czyli Koniego. Ja właściwie tak naprawdę nie mogę się zdecydować między nim a Soho. Właściwie później się okazuje, że całe Wanas rykuje moją biaslistę, ale jestem bardzo zadowolona, ponieważ to jest jeden właśnie z tych głównych, także jego karta będzie tutaj leżeć przez resztę tego unboxingu. Tajemnica została rozwiązana, kto się kryje w tym albumie, i obejrzyjmy sobie w ogóle... Wow. To jest bardzo random fakt o mnie, ale ja właśnie lubię, jak mężczyźni albo idole w ogóle po prostu u płci przeciwnej podobają mi się takie pasemka. Tutaj na tym zdjęciu wyglądają jak trochę takie zielone, ale może one są też takie trochę niebieskie. Ogólnie takie właśnie pasemka kolorowe wplecione w ciemne włosy. Mi się to po prostu podoba. Więc oglądamy dalej. Ten album jest taki wakacyjny. Widać tutaj morze. Nie plaże, bardziej kurort jakiś, ale jest woda. Jest zachód słońca tutaj, golden hour. Tutaj jest noc, także przechodzimy przez pory dnia. Kiedy ja już się zaczynam zachwycać tym, że jest letnio, wakacyjnie i słonecznie, to nagle są zdjęcia nocy. Także znów mamy powrót do wody. No, wakacyjne są te zdjęcia, także jeszcze się wpasowałam tym unboxingiem w to, co mamy za oknem, chociaż mam nadzieję, że w dzień publikacji tego filmu będziecie dokładnie to widzieć, czyli słoneczną pogodę za oknem, a nie deszcz. Dajcie mi znać, jaka jest pogoda za waszym oknem, gdy oglądacie ten film, bo może się wydarzyć tak, że oglądacie go w grudniu. O! O! Tu jest druga karta! Okej, tego się w ogóle nie spodziewałam. W ogóle się tego nie spodziewałam i tym razem mamy tutaj bardziej biasa Karol, także myślę, że może nie się wymienimy, ale oddam jej po prostu tę kartę. Karol lubi raperów, także myślę, że może jej się ta karta spodoba. Także oglądamy dalej i tutaj mamy właściwie głównego biasa Karol. Bardzo mi się podobają te zdjęcia. Myślę, że jej też by się spodobały, jak już o niej wspominamy. W ogóle siedzi teraz obok mnie, gdybyście byli tym zainteresowani, i ogląda ten album razem ze mną. Ale że to jest mój film, to się nie odzywa. Cześć wszystkim! O, udaje, że w ogóle ją nie ruszają te zdjęcia. Panunga. No właśnie. Tutaj mamy kolejnego mojego bias rockera. I trzecim moim bias rockerem jest Sion, także z jego karty też bym była jak najbardziej zadowolona. Ale nie wiem, czy tutaj trzecia karta mi wyskoczy, wtedy byłabym naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskoczona. A Karol, kto jest twoim największym rockerem w Wanas? Moim rockerem w Wanas, poza Kwanungiem, który jest moim biasem w Wanas, Raven. Tak myślałam, ale mam twojego trzeciego biasa tutaj, także mam nadzieję, że jesteś zadowolona z mojego szczęścia. Ja zawsze jestem zadowolona z twojego szczęścia na unboxingach. Cofnęłam się trochę, ponieważ zauważyłam kolory. Tutaj się zrobiło bardzo, ale to bardzo kolorowo. Mamy żółty, zielony, różowy i w ogóle koszulka pasuje do tła. Także już mi się kończy ten album, ale jest taki... Ja bym go podsumowała, o, tutaj lepiej widać te włosy. Właśnie takie zielone, morskie pasemka, bardzo mi się to podoba. Gdybym miała grzywkę, ale nie zamierzam jej mieć, to właśnie bym sobie zrobiła takie kolorowe pasemka na grzywce, także... To już są ostatnie zdjęcia przed nami i
tak to się prezentuje. Ja jestem fanką tego albumu, mi się bardzo on podobał właśnie przez taką wakacyjność. To jest dużo takich, powiedzmy, prostych zdjęć właśnie w różnych lokalizacjach, ale mają one swój klimat, mają one swój właśnie taki magiczny klimat, tak samo jak teledysk do A Song Written Easily. Nie jest jakiś bardzo, bardzo, nie wiem, może wyszukane to nie jest słowo, ale taki, wiecie, taki z fajerwerkami, nie dzieje się tam za dużo. To i tak jest piękny, magiczny i to jest jeden z moich ulubionych comebacków Wannas. Także ja uwielbiam ten album i polecam go całym sercem. Teraz spróbuję to wszystko zapakować tak jak było. Także Ido i Koni będą sobie tutaj leżeć i będą ze mną oglądać kolejny unboxing Wannas. Tym razem mamy mój ulubiony format, czyli pudełko. I tutaj z otwieraniem powinno pójść już prościej, mam nadzieję. Także tak się prezentuje album Devil, jeżeli chodzi o okładkę. Tutaj jest taki trochę wypukły, trochę wytłaczany. Tutaj ma napis Devil i z tyłu prezentuje się tak. Mamy tutaj spis piosenek, dajcie mi koniecznie znać, która jest waszą ulubioną. I otwieram, otwieram, zobaczymy co wyskoczy. Okej. Ja coś czuję, że album, ten album będzie stuprocentowo w moim klimacie. O nie, dobra. Tym razem sobie zasłonię zawartość, wyciągnę samą książeczkę i zobaczymy, jak to się prezentuje. Okładka jest... Okładka mi trochę przywodzi na myśl album Temina, chociaż jest zupełnie inna, ale tamten album też był taki troszeczkę mroczny. Jeżeli widzieliście unboxing, to wiecie, o co mi chodzi, albo w ogóle, jeżeli kojarzycie album Temina Act 2. Ta okładka daje mi takie poczucie, że ten album będzie naprawdę bardzo artystyczny i bardzo dobry, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, bo jeżeli chodzi o kwestię muzyczną, to oczywiście on jest bardzo dobry i na pewno wam go polecam. Więc zaczynamy, może ja go położę, dlaczego go tak trzymam. Chciałam, żebyście z bliska zobaczyli po prostu od razu, czy jest tak samo dobry, jak mi się wydaje. Zresztą tytułową piosenką tego albumu jest No Digity i ten album nie mógł być jakby kolorowy po takim teledysku, po takim comebacku. Także od razu pierwsze zdjęcie. Wannas, bardzo, ale to bardzo mroczne. I powiem wam, że ten styl moim zdaniem pasuje do każdego oprócz Siona. On mi się jakoś nie kojarzy z takim mrocznym stylem, ale dajcie znać, co wy myślicie. Także o, tutaj mamy różne perspektywy. Cały czas takie, ja uwielbiam, ja nie będę się powtarzać przy każdym unboxingu, ja uwielbiam takie mroczne albumy i jeszcze jedna rzecz, którą uwielbiam w albumach, którą prawdopodobnie o mnie wiecie, czyli uwielbiam graficzne albumy, czyli każde takie wstawki, które nie są po prostu zdjęciem na całą stronę, ja jestem zachwycona. Okej, okej, dobra, co powiedziałam wy przy poprzednim albumie? Tak, dokładnie to powiedziałam, czyli uwaga, uwaga, trafiło mi się dwóch moich biasów. Czekam w takim razie na Siona, żeby mieć całą trójkę. Wydaje mi się, że jeszcze mam szansę, ale nie jestem pewna. I w ogóle, co zabawne, ta karta trafiła mi się na stronie z tym członkiem. Nie jestem pewna, czy ktoś w Korei siedzi i pakuje te albumy w ten sposób, ale to na pewno jakby zajmuje bardzo dużo czasu, żeby to zrobić tak, więc myślę, że to jest raczej przypadek, ale w ogóle makijaż Lido tutaj, wow, ja chcę coś takiego zrobić i powiem wam, że ja bym tego nie założyła, a raczej nie zrobiła, tylko do sesji zdjęciowej, ja bym tak w tym chodziła. Z tym na pulikach, bardzo mi się to podoba. Okej, tutaj musimy z kolei położyć album do góry nogami. Wow, w ogóle kolorystyka tego albumu jest utrzymana w czerwieni i w niebieskim. Także wow, jeżeli chodzi o kwestię artystyczną, no może w takim makijażu niekoniecznie bym wyszła, ale Hwangowi dodaje to, nie wiem, charyzmy, czegoś takiego. W ogóle dla mnie on jest jakby centrum każdego comebacku. Nie da się obok niego przejść obojętnie. I no i właśnie tutaj mam problem. Tutaj mam problem, nie wiem, co ja myślę o tej stylówce. Co nie zmienia faktu, że jest to na pewno coś innego. Ale nie wiem, czy właśnie jego bym nie wolała zobaczyć w takim kolorowym
stylu, ale cieszę się, że próbują wszystkiego. Cieszę się, że próbują wszystkiego. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Może na przykład uważacie, że jakby Sion tutaj najlepiej wygląda. On wygląda najlepiej z wszystkich. Uwaga, właśnie mam tutaj głos zza kamery, który twierdzi, że on wygląda najlepiej. Naprawdę? Nie błagam, przecież on wygląda idealnie. Okej, więc to tylko dla mnie coś nie gra w mózgu. Cieszę się, Karol, że mamy temat do dyskusji. Tak, będę z tobą dyskutować. Ale ich makijaże są bezdyskusyjnie najlepsze. Tak, są super. Pokażę ci, uwaga, pokazuję Karol dwa różne makijaże, są boskie. Ten po prawej trochę średnio mi się podoba, chyba bardziej do filmu o wampirach. Nie, pamiętacie, czy ktoś z was oglądał Dom Anubisa? Pamiętasz Dom Anubisa? Ojejku, pamiętam. Pasuje. W sumie fakt. Także ja jestem zachwycona każdym makijażem tutaj. Każdą stylówką. Tylko po prostu nie jestem przekonana, czy ta akurat do niego pasuje. Oczywiście, że pasuje. Tak? Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. No dobra, to w takim razie mamy inny gust, co nie jest niespodzianką dla nas. Właśnie. Że mamy zupełnie inny gust. Ale ja jakby nie uważam, że on wygląda źle, bo każdy po prostu wygląda tutaj jak ten ogień z tyłu. Biją po prostu, jakby patrzysz na grupowe zdjęcie, może znajdę jakieś grupowe zdjęcie zaraz. I nie da się... No please. Nie da się... Please. No please. Zbiasowałam go w tym momencie. O nie. Co karta lidy jest moja. A nie. Chciałam powiedzieć, że na grupowym zdjęciu nie da się zatrzymać, zawiesić oka na jednym tylko trzeba spojrzeć na każdego. Tutaj w ogóle ma bardzo ciekawą spinkę. To jest spinka chyba, tak? Nie wiem, ale tutaj jest swój bias wrecker, tutaj. Nie, w tym tutaj? Kombeku nie, tak, w tym kombeku jest po lewej. I wszystkie te kolory są takie wow, one biją, no popatrzcie, nie da się skupić uwagi na jednym zdjęciu, bo oba są 12 na 10. Oba po prostu tak biją. Niesamowity jest ten album, bardzo mi się podoba pomysł, właśnie koncept na te kolory i na to wszystko. I tutaj jest taki fiolet i ogień, tutaj róż tak bije, w ogóle on ma garnitur, nazwijmy to, w kolorze włosów drugiego członka. Okej. W ogóle wszystko tutaj, teoretycznie wszystko się w tym albumie ze sobą gryzie, ponieważ tutaj mamy taki wzór na marynarce, bardzo, bardzo wyraźny wzór na marynarce i tło, które jest jeszcze bardziej wyraźne od tego wzoru na marynarce i wszystko się ze sobą gryzie. Teoretycznie powinno być to kiczowate, a jednak tak bardzo mi się podoba. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No, patrzcie na to zdjęcie. No właśnie, patrzcie na to zdjęcie. Tu się dzieje wszystko. Tu się dzieje absolutnie wszystko. O, bardzo mi się podobają ozdoby w włosach Ravena. W ogóle każdy członek mi się podoba tutaj. Ja może nie wymieniam ich wszystkich, ale widzicie, że jestem zachwycona każdym zdjęciem po kolei. Także zbliżamy się do końca. No okej. Przekonałaś mnie. Przekonałam cię? Przekonałaś mnie. Masz to. Mam to. Odwołuję wszystko, co powiedziałam wcześniej. Mam nadzieję, że osoby... Zresztą to jest też mój bias, tak? To jest też mój bias, także nie myślcie sobie, że mi tutaj coś się nie podoba. Mi się bardzo podoba. Ale tutaj... O nie. Niczego nie ominiemy. Ja po prostu jestem przygnieciona wrażeniami. Jestem przygnieciona. Wszystkie zdjęcia tutaj są cudowne, a Hwanguk już w ogóle. Nie, ja mam nowego biasa dzisiaj. Tak? Mhm. Tak zostajemy? Tak. Okej, tutaj mamy ostatnie zdjęcie. No i właśnie każdy wygląda jak milion dolarów tutaj. I ostatnie zdjęcie ognia. I tu już nie miałam drugiej karty, ale jeszcze mam rzeczy w tym pudełku. Także uwaga, co tutaj się znajduje. Bo ja widziałam właśnie, nie widziałam z kim, ale widziałam coś. Także mam tutaj twojego byłego biasa. Ja byłam przekonana, że Juan będzie twoim biasem już przez całe życie. No ale mam jego kartę, nazwijmy to. I mam jeszcze, uwaga, taką kliszę z Soho. Czyli w sumie mam tutaj zestaw naszych biasów. To się zmieniło dosłownie 5 minut temu, ale tak bym to nazwała. Zestaw naszych biasów, ponieważ mamy Soho i mamy Hwanunga. Wow, cieszę się, bardzo się cieszę. I tutaj mamy, co tutaj się znajduje? Tutaj się znajduje chyba Lyrics Book.
I tutaj jest kolorowa wersja tego, co znajdowało się tutaj. Podobne, to nie jest to samo. I uwaga, uwaga, pokażę wam to. To jest taki rozkładany lyrics book chyba. Tak, tutaj są teksty. Mam wrażenie, że to się rozleci, jak ja tego dotknę. Coś jest nie tak z tym, boję się tego. Także tutaj są jeszcze... Jeszcze jest kilka zdjęć, których nie widzieliśmy wcześniej, a raczej ja nie widziałam. I tutaj są piosenki. Dajcie mi znać, jaka jest wasza ulubiona piosenka, bo do moich oczywiście należy No Digity, ale oprócz tego uważam, że znajdę odpowiednią stronę. Uważam, że Incomplete jest przepiękną piosenką i też zasługuje na miano bycia tytułowej piosenki. I oprócz tego bardzo pozytywną piosenką, którą uwielbiam, jest What You Doing. Także dajcie mi znać, czy podzielacie moje gusta i to by było na wszystko. Jezus, to by było na wszystko, co ja gadam. Jestem pod takim wrażeniem, że już nie wiem, co mówię. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten album. Ja jestem zadowolona. Właściwie trafili mi się zupełnie różni członkowie. Brakuje mi jeszcze... Na pewno brakuje mi Ravena, a ja w poprzednich albumach miałam w sumie szczęście do Ravena, także chyba mnie ono opuściło. I brakuje mi Siona, którego Karola zbiasowała. Boże! Także tak się prezentuje mój zestaw Wannas, a teraz przechodzę do albumu NCT. Uwaga, będę otwierać tę ogromną encyklopedię. To jest grube. Myślę, że... Jest szansa, że... Nie jest to najgrubszy album w mojej kolekcji, ponieważ to miano należy do albumu Blackpink. Chociaż, jeżeli wyjmiemy album Blackpink z pudełka, to myślę, że to NCT mogłoby się pokłócić o pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o bycie najgrubszym. I okładka wygląda tak, jest przecudowna. Mamy tutaj wszystkich członków NCT w liczbie 23. Resonance Part 2, tutaj są wymienione wszystkie imiona. Ja się boję się to otworzyć. Tu wygląda tak i w sumie żałuję, że to nie jest pudełko, bo pewnie byłoby tam więcej rzeczy, a tak to mamy bardzo, bardzo dużo zdjęć, ale otwieram. Ja mam wrażenie, że o, no tak myślałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że tak będzie, także uwaga, może zacznę od płyty. Płyta wygląda tak, mi się bardzo to logo NCT podoba z tej ery, także tak ona się prezentuje, to jest w ogóle kod kreskowy od Resonance Part 2 i... Kochani, mamy tutaj... Jaka piękna jest ta karta! Mamy... Aż mi wypadła z rąk. Nie dała się odwrócić. Jakby nie dała się odwrócić tak, żebym na niego nie patrzyła. Tu jest napisane Dance with me, work i... Także... Hu, dobra, odetchnęłam. To jest Hendery. Nie, jednak nie. Tak, to jest nadal Hendery, ale jednak nie odetchnęłam. Ja szczerze nie pamiętam, czy mam jakąś kartę członka Wavy, raczej z tej strony Wavy, bo dla mnie to jest nadal NCT i uwielbiam Henderego. Więc wydaje mi się, że to może być moja pierwsza, albo i nie. Chociaż nie wiem, teraz jestem w zbyt wielkim szoku, żeby sobie przypomnieć, ale jest piękna, bo jest taka różowa i w ogóle jego koszula pasuje do jego włosów, także okej, jak już mam tutaj dodatki, to się tym zajmijmy. I tutaj jest reklama, jak ja dawno nie widziałam reklamy SM, aż tak nostalgicznie mi się zrobiło, także okej, tutaj jest reklamówka, tutaj mamy naklejki i ja uwielbiam naklejki z albumów NCT i tutaj są naklejki z różnymi unitami, parami, zestawami. I tutaj mamy, podejrzewam, że... Okej, nie myślałam, że to jest lyrics book, ale to jest plakat i to jest taki bardzo, bardzo ciekawy plakat. On jest bardzo śliski i w ogóle wygląda jakby był jedną wielką naklejką z takiego papieru fotograficznego wręcz. I on prezentuje się, jak go rozwinę, to wam pokażę. Prezentuje się w ten oto sposób. Tutaj mamy... W sumie to są chyba te same zdjęcia, co na tych naklejkach, więc teraz możecie to trochę lepiej zobaczyć, tak to się prezentuje. I to jest bardzo ciekawy sposób na zorganizowanie 23 członków na jednym zdjęciu. Także okej. Czy jest tutaj coś jeszcze? Nie mam pojęcia. Czy może być coś tutaj jeszcze mi zaskoczyć? Wydaje mi się... że coś jeszcze może mnie tutaj zaskoczyć, ale nie jestem pewna, także uwaga,
przechodzimy do oglądania tego bardzo, ale to bardzo grubego albumu Neo Culture Technology. Czyli tak jak już wspomniałam, mojego ulubionego zespołu. Tutaj mamy te pokoje. Ja już zupełnie nie pamiętam, czego możemy się spodziewać. Ale tutaj mamy Winmina i Jaehyuna w pomieszczeniu. Ciekawe. Okej, więc tutaj mamy takie sekcje. Okej, oni są podzieleni na sekcje według tych... A nie, jednak nie są. Jednak nie są. Ja już nie wiem, co tutaj się dzieje. Za dużo członków, więc nie wiem, jak to jest zorganizowane i spróbuję się w ogóle na czymkolwiek skupić. O, dzień dobry, mamy tutaj pana z mojej karty i bardzo ciekawą stylizację tutaj z tej lewej strony. Wspomnijmy bardzo... Zresztą stylizacja SCT to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo mnie za każdym razem, może ja włożę, o tak, za każdym razem bardzo mnie fascynują. To zdjęcie jest... Powiedziałabym, że to zdjęcie jest niewymierzone, ponieważ nie za bardzo da się to tak obejrzeć, jak ja bym chciała to obejrzeć, także... uwierzcie mi, że to jest Jaehyun i w ogóle jakbym chciała... No patrzcie na to... Nie no, nie wytrzymam. Okej, jego oczy są piękne, zostawmy to na tym. I dalej, tutaj mamy kolejny zestaw i ja za bardzo nie wiem, o co chodzi z tymi literkami tutaj pozaznaczonymi, ponieważ one się za bardzo nie odnoszą do ich imion, ani do niczego, także dajcie mi znać, czy wiecie, o co chodzi z tymi literkami, bo może ja nie widzę jakiejś bardzo oczywistej rzeczy. Ale jak słyszycie, ja za bardzo nie wiem też, o czym mówię, także zwalę to na to, że jest mi bardzo, ale to bardzo gorąco. Tutaj mamy nowego członka NCT, znaczy on nie jest nowy w tym momencie, kiedy wy to oglądacie, ale najnowszego, może tak to powiem. Jungkook ma bardzo ciekawy kolczyk, w bardzo też ciekawym miejscu, powiem wam. Wracając do tematu, stylizacje NCT są bardzo, ale to bardzo ciekawe. Moim zdaniem, cofnę się na chwilę, Jaehyun bardzo się wyróżnia w tym albumie. Bardzo rzucają mi się w oczy jego kości policzkowe. W ogóle wszystko jest takie czarne. Wszystko jest bardzo czarne i takie stonowane. W ogóle w zupełnym przeciwieństwie do tego albumu Wannas, który ja przed chwilą oglądałam, to tutaj jest takie jednolite tło i jakiś taki wyraźny akcent w stylizacji. Hendera akurat ma wyraźne włosy też, ale jego koszula... O! O mamo! O mamo! Marzyłam o tej karcie! Miałam nadzieję, że właśnie trafi jego i to jest karta Songchana! Czyli właśnie najnowszego członka NCT, na którego punkcie ja mam małą obsesję i w ogóle pokochałam go od pierwszego dnia, także ona jest w ogóle taka holograficzna. Wydaje mi się, że to widać w kamerze, ona się świeci na różne kolory i ja jestem zachwycona, jestem teraz bardziej szczęśliwa, niż jakbym trafiła kartę Juty albo kartę Taila, którzy są moimi, powiedzmy, głównymi biasami, a mam kartę Songchana. Karol teraz się załamała za kamerą, ponieważ ona zupełnie nie rozumie mojej nagłej fascynacji, to znaczy lubi Songchana, ale nie rozumie mojej fascynacji nagłej, takiej zupełnej zmiany orientacji z starych członków NCT na nowego. Także oglądamy dalej i co ja mówiłam chyba o tym, że właśnie jest takie jednolite tło i bardzo wyraźny kolor czerwony w większości przypadków. Ja mam wtrącenie tutaj, w sumie to dobrze, że go tak wiesz, taką masz obsesję na jego punkcie, bo to znaczy, że jesteś dobrym NCTzenem, bo powitałaś nowe dziecko w drużynie. Przelałam na niego część swojej miłości. Tak, dokładnie. Moje serce musi być podzielone na 23 fragmenty. No. I milion innych zespołów. Z jakiegoś powodu większy kawałek ma Songchan. Nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę w tym albumie nie wytrzymałam tego. Że te zdjęcia są tak dziwnie podzielone, że jak ja wam teraz to pokazuję, to w sumie widzicie jego oczy i nos i ja w sumie też nie jestem w stanie tego jakoś lepiej obejrzeć. To znaczy, nie wiem, bawi mnie to, bardzo mnie to bawi, ale cieszę się, że, to znaczy, pewnie jakbym to policzyła, to każdy członek miałby jakieś 5 zdjęć, co nie wydaje się tak dużą ilością, ale cieszy mnie to, że ten album jest taki gruby i że jednak poświęcili... Gdzie jest Lukas? Znalazłam Tryonga i nie wiem, czy nie znalazłam go... Czy nie znalazłam go po raz pierwszy? Tutaj?
tak jakoś późno. O, ten. Ten i Yang, dajcie mi znać, bo ja to nagrywam już po comebacku, po piosence Lolo. Dajcie mi znać, co myślicie o Lolo i co sądzicie o Paint Me Naked. Ja jestem ogromną fanką, ja z Karol słuchamy tego cały czas, obu tych piosenek, także może to był już spoiler. Może to już był spoiler do tego momentu. I uwaga, oglądamy dalej. Tutaj mamy... wow. Jakby... wydaje mi się, że właśnie ta otoczka tego ciemnego koloru sprawia, że bardziej się skupiamy na samym członku, który tutaj jest i... jestem załamana. bawi mnie to bardziej niż powinno, ale okej, tutaj mamy... tutaj mamy Tena. Dalej. Są tutaj członkowie, ja chyba jeszcze nie widziałam mojego głównego biasa w tym zespole. Gdzie jest Teil? Musisz dojść do jego unitu. Gdzie jest Teil? Tutaj mamy, o, tutaj mamy... ej, Taeyong jest jakoś lepiej wymierzony. Taeyong jest jakoś lepiej wymierzony, nie wiem o co chodzi, to jest jakiś spisek. Ale chyba Jaehyun najgorzej na tym wyszedł, jak na razie. Boże. W ogóle... muszę wam powiedzieć, że moim biasem w Wavy jest Yang i ta era jakby w szczególności jakby widziałam tylko Yang-Yanga i Sungchana. Jakby oni dla mnie wygrali tę erę akurat, chociaż jak zawsze moje serce na 23 kawałki. I tutaj na przykład zwróciłam uwagę na obcasy Taeyonga. Są bardzo ciekawe, są srebrne. Ma srebrne koturny. Tutaj właściwie mamy dwóch liderów. Można tak uznać. I znów mojego biasa. Także lecimy dalej. Ja teraz chyba jestem na etapie szukania Teila. Bardzo bym chciała zobaczyć, jak on wygląda w tym albumie. Ale każdy z tych zdjęć... ja powinnam zrobić osobny... Yuta też jest lepiej wymierzony. Yuta wygląda jak plakat. On jest idealnie wymierzony. Ja powinnam zrobić osobny unboxing na ten album. Nie wiem, jakby to się skończyło, ale coraz trudniej jest mi go oglądać, tak jak bym chciała, żeby wam tutaj dobrze to pokazać. Także tutaj mieliśmy Rinjuina, Kuna, Taeyonga i Xiaojuna. Jestem zakochana. Jestem zakochana w tych jego włosach, wybaczcie mi. Ale fangirling moment. Także tutaj mamy biasa... czy to jest swój bias Wavy? Karol biasuje całe Wavy. Ja biasuję całe Wavy. Więc tutaj trudno jest zdecydować, myślę. Kurczę, nie umiem tego... nie umiem tego tak przytrzymać. Jest za dużo, za dużo. Nie narzekam, że jest za dużo, ale trudno się to trzyma w taki sposób. Te zdjęcia są właściwie do siebie bardzo podobne i one są tak przemieszane, że ja za bardzo nie zwracam na to uwagi. Ale jakby chodzi mi o to, że zdjęcia po prostu Yuty i Yuty są bardzo do siebie podobne, tylko są porozdzielane innymi zdjęciami, więc ten album nie jest nudny po prostu, bo te zdjęcia są, tak jak już mówiłam, dosyć proste i dosyć zwykłe, ale jednak był tutaj pomysł. Nie mogę powiedzieć, że nie było tutaj pomysłu i ja widzę właśnie, na czym tutaj fotografowie próbowali zwrócić uwagę światłem i właśnie tym, że wszystko jest takie ciemne, na przykład tak bardzo ciemne, że nic nie widać. Widzicie ten koncept? Jakby ja wam mogę ułożyć teorię do tych stron, tak? Ja jestem NCTzenem od początku i uważam, że ten album jest cudowny, szczególnie te dwa zdjęcia. Nie mam tutaj na myśli, że no oczywiście ten album nie jest jakby moim ulubionym albumem NCT pod względem artystycznym. Mój bias! Ojej. Bo jest dość prosty, ale te proste zdjęcia bardzo mi się podobają właśnie przez te stroje i przez to światło, które na to pada i przez to, że zwraca się właśnie uwagę bardzo na twarz i to jest takie wszystko takie czarno-czerwone, chociaż jeżeli nie byłoby tak pstrojkate jak ten album Wannas, który przed chwilą obejrzałam, to byłabym bardziej zadowolona, dlatego nadal na pierwszym miejscu u mnie jest album Cherry Bomb i album z Kick It, ten limitowana wersja, on jest przepiękny i też jest taki gruby i ma takie chwila, moment, prawie się zagapiłam i przegapiłam swojego głównego biasa i mojego biasa w NCT Dream, czyli Cholo. Także znalazłam cię, Taeil, jesteś tutaj, mam nadzieję, że nie przegapiłam cię wcześniej.
bo zgubiłam myśl i tutaj mamy John'ego, który kiedyś też był moim bias wreckerem. Wydaje mi się, że każdy w NCT już przeszedł przez ten etap. O, tutaj mamy więcej zdjęć Teila. A Karol chyba krzyczała coś o Lukasie przed chwilą. Tak było. Tak, dokładnie, o. Tutaj mamy Wing, Wing, Wing. Czy wcześniej widziałam Marka? Mój kolejny bias. Tak, ogólnie Karol biasuje tę część NCT, której ja nie biasuję. Więc jakoś się dopełniamy. O, i mój bias jest dobrze wymierzony. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż ta część tak naprawdę mogłaby nie istnieć, bo tutaj jest rozmazana ręka, ale to nie wygląda tak zabawnie jak ten i Jaehyun. Rozmazana ręka, a pamiętasz irregular, regular? Okej. Albo regular, irregular. Okej, tamten album to jest już w ogóle inna historia. No. O, i mamy tutaj mojego nowego biasa, który wygląda dość patriotycznie, jeżeli myślimy o Polsce. Ojejku, to jest w ogóle bardzo podobne, jeżeli nie, to nie jest to samo zdjęcie, ale bardzo podobne do tej karty, która mi się trafiła. W ogóle stylówka John'ego też mi się bardzo podoba. On ma taką marynarkę podwójną, czerwono-czarną. I tutaj mamy, czy ja widziałam, teraz się zastanawiam, czy ja wcześniej widziałam Bisonga. Naprawdę, zdjęć tutaj jest od groma, o tej marynarce mówiłam. Boska, założyłabym taką naprawdę. I nie wiem za bardzo, jak mam się rozwodzić nad tymi zdjęciami. O, okej, okay, dobra, kolejny przerywnik. I to nie jest przerywnik, to jest koniec albumu. No nie, aż tak? Okej, okay, więc tutaj mamy piosenki 90s Love. Ja na początku nie byłam fanką, ale teraz jestem. Teraz się przekonam do tej piosenki i naprawdę ją bardzo lubię. Misfit jest w moim top 3, jeżeli chodzi o piosenki NCT. Uwielbiam tę piosenkę. Nie wiem nawet, czy nie jest to moja ulubiona piosenka z tego albumu. Raise the Roof też zdecydowanie top 3. Make a Wish zdecydowanie. Jakby Make a Wish pobija rekordy. Uwielbiam Make a Wish. Deja Vu też jest bardzo fajną piosenką, ale Nectar. Nectar jest jakby, nie wiem czy powinna mówić, że to jest moja ulubiona piosenka z tego albumu, ponieważ właściwie jest to piosenka wavy, tak można powiedzieć, ale najczęściej słucham, kocham i Karol chyba też jest jej największą fanką. Nectar to najlepsza piosenka na świecie. Więc tak, widzicie, Nectar zdobył nasze serca. Ta piosenka jest bardzo, bardzo smutna. A może nawet nie smutna, co taka, no wiecie, o co mi chodzi, ma taki klimat. Jak teraz o niej pomyślałam, to miałam takie, o, Make a Wish, English version, każda wersja Make a Wish jest cudowna. Work It, ja na przykład nie lubię Work It, ale dajcie mi znać, czy wy jesteście fanami tej piosenki. Także tutaj jest tego bardzo, 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 bardzo dużo, jak na comeback z 23 członkami przystało. O, okej, okay, dobra, już wiem, nie było pytania, już widzę to, że tutaj każdy członek ma jakby swoją literę i te litery nie mają nic wspólnego, tutaj już są kredyty, nie mają nic wspólnego z ich imionami, także jeszcze sobie sprawdzę. Tutaj jest zaznaczone W i Songchan jest W, czyli okej, okay, już odkryłam wielką tajemnicę tych literek. Nie widziałam tego wcześniej, nie skojarzyłam tego, także to by było na tyle. Tutaj mam karty, które mi się trafiły. W sumie karty, których jeszcze nie miałam w swojej kolekcji. Raczej członkowie, których jeszcze nie miałam w swojej kolekcji. Także nadal jestem na etapie kolekcjonowania wszystkich. Myślę, że to kiedyś się zdarzy. I to jest kolejny album NCT w mojej kolekcji. I może pokażę wam wszystkie moje zdobycze z dzisiaj, jeżeli chodzi o karty. Tak one się prezentują. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego składu. Szczególnie z tej karty. Szczególnie z tej karty. Więc dziękuję wam za oglądanie. Dajcie mi znać, czy wam się podobało, czy macie te albumy, kto wam się trafił, kto jest waszym biasem, zarówno w OneUs, jak i w NCT, w Wavy. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze raz do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!